Wracamy po reprezentacyjnej przerwie. Dzisiaj z nami Igor Strzałek. Cześć Igor. Witam serdecznie. Zanim przejdziemy do tej ligowej rywalizacji, która przed nami już w sobotę w Rzeszowie. Igor, jak po tych kilku meczach już tutaj z drużyną Słoni odnajdujesz się w Niecieczy, bo zamieniłeś stolicę Polski, drużynę, która walczy o topowe miejsca w PKO BP Ekstraklasie, na drużynę, która jest liderem BetClick pierwszej ligi. Oczywiście, no, zmieniłem drużynę, ale to ze względów takich, że po prostu wiem, że tutaj mogę wypracować sobie na więcej szans u trenera, którego znam, który mnie zna. Początkowe mecze wydaje mi się, że bardzo w porządku w moim wykonaniu. Szybko wszedłem właśnie do drużyny. Myślę, że chłopaki dobrze mnie przyjęli i jestem bardzo zadowolony z tego czasu. Mówisz o tym, że znasz się już z trenerem Broszem, bo mieliście okazję wcześniej współpracować przy okazji reprezentacji młodzieżowych, reprezentacji Polski. Ta znajomość pomogła ci w podjęciu decyzji, że wiedziałeś, pod czyje ręce idziesz tutaj do Niecieczy? Myślę, że na pewno to miało jakiś wpływ przez to, że znałem trenera. Trener też przedstawił mi plan, jaki by był, gdybym tu przyszedł, jeszcze zanim dołączyłem do Termaliki. Skłoniło mnie to i przekonało, bo wiedziałem, jaki trener jest, znałem trenera spory kawałek, byliśmy na kadrach Polski i myślę, że rozmowy z trenerem przekonały mnie, żebym tu też przyszedł. Jak ta współpraca się tutaj układa? Szybko wkomponowałeś się tutaj w bandę Słoni? No, myślę, że szybko, patrząc na to, że przyjechałem w sumie dzień przed meczem i byłem z chłopakami tylko jeden dzień w sumie. I następnego dnia zostałem ogłoszony, no i później zagrałem mecz z Wisłą Płock. No i nawet asystę się udało zrobić. Oczywiście, że tak, z tego się bardzo cieszyłem. No i podsumowując jeszcze resztę meczy, no to najważniejsze były, że wygrywaliśmy te mecze, tak? I że jesteśmy liderem, że jesteśmy niepokonani. Ja też się cieszę, że się wkomponowałem do drużyny i no nie psuję tej gry. I liczę na to, że za rok będziemy wspominać te czasy jako drogę do awansu do Ekstraklasy. Przed nami kolejny krok, starcie na szczycie BetClick pierwszej ligi, bo w sobotę starcie w Rzeszowie ze Stalą. Brookbet Termalika liderem, Stal tuż za ekipą Słoni, bo na drugim miejscu, więc takie naprawdę ciekawie zapowiadające się starcie. Tak, wydaje mi się, że ten mecz na pewno będzie ciekawy. Z tego względu, że spotkają się dwie czołowe drużyny z pierwszej ligi, więc żadna drużyna nie będzie chciała odpuścić, no ale trzeba będzie postawić 100% i dać siebie 100% na boisku i boisko zweryfikuje. 22 zdobyte punkty, 22 strzelone bramki. Zespół Marcina Brosza jest najskuteczniejszym zespołem w BetClick pierwszej lidze, więc no, nie pozostaje nic innego, jak podtrzymać tę dobrą passę w sobotni wieczór. No oczywiście, że tak. Trenujemy na treningach właśnie też strzeleckie, różne mamy ćwiczenia, dlatego też później w meczu, jeśli mamy sytuację, nie strzelamy nie tylko i wyłącznie z akcji, ale także ze stałych fragmentów, więc wszystko to, co trenujemy, próbujemy przenosić po prostu na boisko, na mecz. Czego obawiać się po Stali? To czas pokaże. Na razie przygotowujemy się, żebyśmy my byli gotowi po prostu na ten mecz, a nigdy nie wiadomo, co będzie w meczu, tak? Więc będziemy musieli się po prostu szybko zareagować, tak jak będzie w meczu i wszystko zobaczymy, jak będzie na miejscu. Jak się podoba w Niecieczy? W Niecieczy w porządeczku, aczkolwiek w Niecieczy nie bywam zbyt często, bo mieszkam w Tarnowie, ale spokojna wioseczka, spokojne życie i jest w porządku. Nic, tylko trenować. Dokładnie. Igor Strzałek, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.